No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, a dzisiaj opowiem Wam o mrozoodporności palm, które są uprawiane w donicach i w pojemnikach. Zapraszam na film. Palma w gruncie, czy palma w donicy. Dzisiaj nie będę mówić o tym, czy to jest dobry pomysł, czy zły, uprawiać palmę w donicy. Jako, że nie każdy może mieć palmę w gruncie, bo jeśli nie mamy ogrodu, zostają nam palmy w donicy, czy to w domu, czy na balkonie. Jeśli mamy bardzo mały ogród, czy na przykład jeśli mamy tras, który chciałby wyglądać bardziej egzotycznie, no to wtedy będziemy uprawiać tą palmę w donicy. Jeśli na przykład wynajmujemy tylko dom z ogrodem, to nie jest nasz ogród, ale na przykład wiemy, że kiedyś się wyprowadzimy, to też nie ma sensu tych palm kopać do ziemi, a później wykopywać, tak? Więc są momenty, że ta palma musi być w donicy. I teraz tak, mrozoodporność palm w donicy różni się zasadniczo od mrozoodporności palm w gruncie. Dlaczego się o tym się różni? Ano po pierwsze dlatego, że palma, która jest w gruncie, ten mróz atakuje ją od góry. Mróz atakuje ten grunt od góry, od spodu. Od spodu jest mniej więcej stała temperatura i przy tych temperaturach, nie wiem, minus 5, minus 8, minus 15, ten grunt zamarza tylko na kilkanaście centymetrów. Od spodu ciągle jest cieplej. Natomiast jeśli palma jest w donicy, słońce i pada, typowe, nie? Natomiast jeśli palma jest w donicy, no to już jest inny problem. Dlaczego? Dlatego, że ten mróz atakuje tą donicę i bezpośrednio korzenie z każdej strony, bo atakuje od góry, atakuje od spodu i atakuje od dołu. Szczególnie jeśli to jest palma w donicy plastikowej, to jest cienki plastik, no to to będzie już naprawdę nie ma przecież żadnej ochrony. A korzenie palm są dużo mniej mrozoodporne niż na przykład liście. Dodatkowo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest mrozoodporność palmy. To jest ta minimalna temperatura, w której ta palma przeżyje. Przeżyje, ale czy to znaczy, że będzie wyglądała dobrze? No w większości wypadków, jeśli zbliżymy się do tej temperatury minimalnej, ta palma niestety dobrze wyglądać nie będzie. Dlaczego? No dlatego, że może wypadać środek wzrostu, mogą ulec zniszczeniu liście, ta palma może być potargana, poszatkowana i stracić na przykład większość liści. I to wtedy ta palma nie będzie wyglądała dobrze. Stracimy rok czy dwa, w najlepszym wypadku. Te liście odrosną, ta palma odbije, tak? Ale mówię, no, przez jakiś czas nie będzie to dokładnie wyglądała. Dlatego warto zabezpieczać te palmy, zanim to dobije do minimalnej temperatury. I nie wierzmy sprzedawcom, którzy zawyżają te temperatury. O tym cały czas mówię. Bo oni zawyżają, żeby sprzedać produkt. Dla nich to jest towar, który oni muszą sprzedać. Więc będą mówić Wam, że to wytrzyma minus 20 stopni, taki trochę karpus. Będą mówić, że te palmy przyjechały z Włoch, bo to już widziałem takie komentarze na Facebooku, no są dużo bardziej mrozoodporne niż te z Hiszpanii. Nie, nie są. Są dokładnie tak samo. Czy będą mówić, one są już zahartowane i tak dalej. Nie są zahartowane. Nie są zahartowane, nie ma czegoś takiego jak hartowanie palm. Mają dokładnie taką samą mrozoodporność jak wszystkie inne palmy. Więc nie wierzcie tym sprzedawcom, którzy będą zawyżać te minimalne. Sprawdźcie w źródłach jakieś, nie wiem, macie książki, pytajcie osób na internecie, jaka jest mrozoodporność i nie wierzcie w tym, że na przykład trochę karpus wytrzyma minus 28, bo nie wytrzyma, że butia wytrzyma minus 18, bo nie wytrzyma, czy karłatka może wytrzymać do minus 20, bo no, bo oni chcą sprzedać towar. Rzeczy. Tu jest palma, którą niedawno sadziłem do gruntu, tam w rogu
Zobaczycie, jak ją wsadzałem. To jest karłatka, karłatka niska, odmiana Vulcano. Palma pochodząca z Sycylii. Ona ma podobną mrozoodporność jak ta standardowa odmiana karłatki, czyli minus 12. Ale to też mówię, to jest minus 12, które jest w gruncie i to przy tej temperaturze ta palma zostanie uszkodzona. Ona przeżyje, ale będzie uszkodzona. Natomiast ta tutaj, ja chcę, żeby ona wyglądała dekoracyjnie na tarasie przez cały czas. Nie chcę, żeby straciła liście, żeby te liście były poniszczone. Dlatego mówię, na przykładzie karłatki wam to opowiem. Minimalna temperatura, jaką one wytrzymują, to jest minus 12 stopni. Tak? Ale to jest minus 12 w gruncie. Jeśli mamy palmę w donicy, musimy odjąć, czy dodać te 5 stopni, czyli minus 12, palma w donicy, mrozoodporność, to już będzie tylko minus 7. Dlaczego? Tak jak mówiłem, bo ten mróz atakuje od góry, od boku i od spodu i ta donica cała przemarza. A korzenie są dużo mniej mrozoodporne niż na przykład liście. Dlatego takie palmy w donicach, mówię, zabezpieczamy, gdy to już jest minus 7, to już jest musi być zabezpieczona, bo nawet takie minus 7, to już taką palmę nam trochę potnie i poniszczy. Ja moją, bo ją wsadzałem dopiero zaledwie chyba 2 tygodnie temu, ja już ją zabezpieczam przy minus 2, a że w nocy ma być minus 2 i już było minus 2, to ja ją wynoszę po prostu do mojej szklarni, gdzie jest ogrzewana na minimalną temperaturę 3 stopnie. A mówię, jeśli nie macie szklarni, po prostu taką donicę można wnieść na noc do mieszkania, do piwnicy, do garażu, czy po prostu można owinąć się czymś, można zabezpieczyć i dać, jeśli nie mamy gdzie, postawmy jak najbliżej domu, jak najbliżej jakiegoś muru, który będzie odbijać to promienie, który jest nagrzany, bo mówię, nawet jeden stopień różnicy może zrobić diametralną różnicę dla takiej palmy, dlatego nie wystawiajmy tych palm na jakieś tam ekstremalne temperatury. Pamiętajmy, że one mają wyglądać ładnie, one mają być zdrowe. To nie ma co szarżować i komuś tam udowadniać, że moja palma. Nie, to chodzi o to, żeby to ładnie, dekoracyjnie wyglądało, żebyśmy mogli tutaj sobie usiąść, wypić sobie kawę i posiedzieć przy palmie, żeby mój taras wyglądał troszkę bardziej śródziemnomorsko. Żeby było fajnie, a nie żeby, no to nie jest wyścig, to nie jest kto ma lepszą, kto ma większą. To robimy dla nas samych, tak? To nam się podobać. To nie, że komuś chcemy coś udowodnić. Wiadomo, że zawsze to będzie jakaś rywalizacja jest, ale to nie o to chodzi. Nie? Bo to one mrozoodporność mają, no i to nie, że my coś zrobimy źle, tylko że źle zabezpieczymy i tak to wygląda właśnie. Mówię, nie szarżujmy. Jeszcze raz, zasada, mrozoodporność, kiedy jest w donicy, jest o 5 stopni mniejsza, czyli przy karłatce minus 12, to będzie minus 7, ale że ja moją sadziłem, że ona jeszcze nie jest porządnie w tej donicy ukorzeniona i że chcę, żeby ładnie wyglądała, to gdy spada już na minus 2, a dzisiaj znowu nam być w nocy minus 2, ona idzie na noc do szklarni, nic się nie stanie, rano znowu wychodzi na świeże powietrze, niech w tym słoneczku troszkę się poopala, no i potem zobaczymy, chyba jeszcze jedna potem noc będzie minus 2, a potem już będzie lepiej, więc cały miesiąc nie mieliśmy przymrozków, teraz się zaczęły kilka nocy. Ale na szczęście minus 1, minus 2. To jeszcze nie są duże spadki, więc spokojnie sobie wszystko poradzi. Mój cytrus juzu, który jest mrozoodporny do minus 9, a jest w gruncie na noc, go wcale nie zabezpieczam. Więc jak widzimy, na mrozoodporność palm składa się wiele różnych czynników. Po pierwsze, jaki to jest gatunek, jaka to jest odmiana. Po drugie, klimat, w którym mieszkamy, jaka będzie temperatura w nocy. Czy to jest mokry, czy to jest suchy klimat. W klimacie suchym one generalnie sobie lepiej radzą z niskimi temperaturami niż w klimacie mokrym. Dodatkowo, czy mamy wiatr, czy jest spokojna pogoda, czy śnieg. Śnieg na przykład dobrze, bardzo dobrze izoluje grunt. Więc jest naprawdę wiele, wiele różnych czynników. Poza tym klimat, no, mikroklimat, gdzie mamy. Czy to jest ogród, który jest gęsto zarośnięty, te palmy sobie dużo lepiej w nim poradzą, niż taka, który stoi gdzieś tam w centrum ogrodu, na trawniku, niczym nie zabezpieczona od zewnątrz, to taka palma będzie wymagała więcej uwagi niż taka, która dziś gdzieś rośnie w jakiejś, nie wiem, dżungli czy coś takiego, więc mówię, jest mnóstwo rzeczy, na którą ta mrozoodporność się składa i nie warto ryzykować i nie hartujcie palm, bo nie ma czegoś takiego. A teraz już nie przedłużam. Jeśli macie pytania, jeśli macie uwagi
odnośnie mrozoodporności palm, szczególnie tych w donicach. Piszcie, komentujcie, dajcie mi znać, co myślicie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Pa, pa.